Słowo posłuszeństwo to w kręgach kościelnych jedno z najczęściej pojawiających się słów, szczególnie tam, gdzie dochodzi do jakiejś krytyki władzy kościelnej. Czy dobrze rozumiemy to słowo? Czy na pewno stosujemy je tam, gdzie potrzeba? Czy przypadkiem czasem nie nazywamy nieposłuszeństwem tego, co w istocie jest posłuszeństwem, a posłuszeństwem tego, co w istocie jest nieposłuszeństwem? Zapraszam. My Polacy chyba mamy szczególny problem ze słowem posłuszeństwo, to znaczy wydaje się, że w naszej kulturze nigdy ta cnota nie była do końca zrozumiana, nigdy nie była szczególnie ceniona, dlatego właśnie, że nie została dobrze zrozumiana. Oczywiście jest to straszliwe uogólnienie, ale inaczej mówić o całym narodzie się nie da, jak właśnie poprzez ogromne uogólnienia. Od samego początku nasza szlachta chlubi się wolnością, a więc wolność jest bez wątpienia czymś, co bardzo łatwo może prowadzić do pewnego nieposłuszeństwa albo czymś, co po prostu może wynikać z pewnego niezrozumienia. Posłuszeństwo może je w jakiś sposób utrudnić. Zasadniczo posłuszeństwo w ogóle nie sprzeciwia się wolności, ale gdy mamy do czynienia z takim wynoszeniem na piedestał wolności, to łatwo może to prowadzić do pewnego wypaczenia pojęcia posłuszeństwa. Później mamy cały etap zaborów, które sprawiają, że najbardziej cnotliwi obywatele, najbardziej wzorowi obywatele przeważnie są właśnie nieposłuszni wobec władzy lokalnej, która jest władzą zaborczą. Tych, których wynosimy na piedestał z tego okresu, to są przeważnie osoby, które w jakiś sposób opierały się tej doczesnej władzy, która na naszych ziemiach została ustanowiona. A więc znowu całe dekady, całe pokolenia, które zostały uformowane w duchu pewnego oporu. A więc całe pokolenia, później zabór, no można powiedzieć okupacja komunistyczna po II wojnie światowej, wyrabia dokładnie to samo. Najbardziej szlachetni to są ci, co się opierają. To myślę, że już sam taki drastyczny skrót historyczny powinien nam pokazać, że nasza historia trochę nas zmusza do tego, żeby postrzegać pewne nieposłuszeństwo jako rodzaj cnoty i może nam bardzo utrudnić zrozumienie prawdziwego posłuszeństwa. Z drugiej strony mamy inną skrajność, to znaczy w kręgach kościelnych, można powiedzieć takich pobożnych kręgach kościelnych, to słowo pobożność, przepraszam, to akurat rzadko się pojawia, czy rzadziej niż to drugie, czyli właśnie posłuszeństwo. Tam natomiast to posłuszeństwo wyrasta nierzadko do takiej hiper, mega, absolutnej cnoty, szczególnie tam, gdzie chodzi o posłuszeństwo wobec Soboru Watykańskiego II i ewentualnie wobec tych, którzy te reformy wprowadzają. Tam pojawia się nagle, na jakiekolwiek słowo krytyki wobec władzy rzymskiej, pojawia się nagle, ale spójrzcie na ojca Pio, jak on był prześladowany, a jednak właśnie był posłuszny. Przecież trzeba do samego końca zachować to posłuszeństwo. No ma sens dopiero wtedy, kiedy jest trudno i właśnie wtedy mamy takie ślepe posłuszeństwo zachować, cokolwiek by nam nie kazali, chociażby nam właśnie nie kazali, anegdotyczny przykład, sadzić drzew do góry korzeniami, to i tak Pan Bóg to pobłogosławi, jeśli my to posłuszeństwo zachowamy. No i teraz z jednej strony mamy takie nasze polskie spontaniczne podejście, z drugiej strony mamy to podejście takie, powiedziałbym, służalczo-pobożnościowe, współczesne służalczo-pobożnościowe podejście. I teraz, gdzie jest cnota? Cnota zawsze jest na szczycie, pomiędzy pewnymi skrajnościami. I także jest w tym przypadku. Zrozummy, czym jest cnota posłuszeństwa, żeby ją dobrze praktykować? To naprawdę nie jest skomplikowane, nie jest bardzo trudne.
Ja tutaj skorzystam znowu z Prymera, czyli takiej podstawowej teologii moralnej używanej przed Soborem Watykańskim II. Ciekawe, że jak wszedł Prymer na ekran, to zrobiło się niebiesko. W jakiś sposób ilość oświetlonej przestrzeni zmienia tą kolorystykę. Zadziwiające. A więc będę go mniej może pokazywał, żeby nie robić się nagle niebieskim. W każdym razie nie jest to chyba żadne nadprzyrodzone zjawisko, a jedynie efekt świetlny wywołany jakimiś nieznanymi mi procesami. No, wróćmy do naszego Prymera. Jak wspomniałem, to nie jest tylko taki jeden autor, który sobie coś pisze, tylko to jest taki autor, który był powszechnie uznawany za dobrego kompilatora teologii moralnej w całej epoce przedsoborowej. Całej epoce oczywiście nie od III wieku przed Chrystusem, dlatego że jednak Prymer to autor, powiedzmy, że w miarę współczesny, ale w tych dekadach przedsoborowych uchodził on za ten autorytet, za tego dobrego reprezentanta, prawdziwego tomistę, który dobrze oddaje całokształt teologii moralnej, bez tworzenia jakichś tam swoich własnych tez i spekulacji, tylko po prostu oddaje naukę Kościoła, bardzo mocno bazując na tradycji Kościoła, na doktrynie Kościoła, na tym, co było prezentowane zawsze i wszędzie. On sam oczywiście powołuje się bezpośrednio na świętego Tomasza z Akwinu. Ta teologia tak też zostaje zatytułowana jako teologia moralna, stworzona według świętego Tomasza, według zasad świętego Tomasza z Akwinu. Tutaj w tomie drugim mamy artykuł trzeci, De Obediencia, o posłuszeństwie. A jeśli znowu znajdą się jacyś bohaterowie języka łacińskiego, którzy twierdzą, że inaczej trzeba czytać łacinę niż czytam, to polecam sprawdzić sobie najpierw, wpisać w wyszukiwarkę łacina kościelna, co to jest, i wtedy zorientować się mniej więcej, co to jest, zanim się zacznie pisać, że ksiądz wymawia łacinę po angielsku. Przepraszam, ale to troszkę jednak bez sensu. A więc proszę, dowiedzcie się najpierw, zanim będziecie chcieli oskarżać księdza o czytanie łaciny po angielsku albo po włosku. To już jest bardziej bliskie prawdy, no bo łacina kościelna jest bardzo mocno zorientowana na włoską jej wymowę. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, każdy może sobie sprawdzić. Najpierw definicja posłuszeństwa. Obediencja jest virtus moralis, quaerit promptam hominis voluntatem, ad implendam voluntatem alterius, scilicet precipiemnitis. Tak u świętego Tomasza z Akwinu. A więc posłuszeństwo jest to cnota moralna, która polega na silnej promptam hominis voluntatem, na szybkiej woli człowieka do spełnienia woli drugiego, mianowicie tego, który wydaje jakieś polecenie, czyli tutaj to będzie jakiś przełożony. No i posłuszeństwo może być materialne, czyli po prostu wypełnienie jakiegoś przykazania, jakiegoś nakazu. Ono samo w sobie jeszcze nie będzie grzechem albo zasługą. Tutaj mogą być pewne specyficzne sytuacje, ale to nie wchodzimy za bardzo w szczegóły. I formalne, czyli aspektem formalnym jest ze względu na autorytet tego, który coś nakazuje. A więc jeśli przypadkiem zrobiłem coś, co było również nakazane przez mojego przełożonego, ale nie zrobiłem tego dlatego, że to było nakazane, to nie był to akt cnoty posłuszeństwa. I podobnie, jeśli przypadkiem zrobiłem coś, co było zakazane, to nie jest to akt nieposłuszeństwa, jeśli nie miałem takiej wiedzy, świadomości i takiego zamiaru, żeby w ten sposób postąpić. Kolejny bardzo ważny punkt to jest obiekt tegoż posłuszeństwa, est preceptum superioris vel explicitum vel tacitum vel interpretativum. A więc obiektem jest jakiś nakaz przełożonego. Zaraz dojdziemy też do tego, cóż to znaczy ten przełożony. Kolejny punkt to excellentia obediencia, czyli doniosłość posłuszeństwa. Ta oczywiście jest wychwalana i przez Pismo Święte, i przez wszystkich autorów piszących o życiu duchowym, przez wielkich świętych. To chyba tutaj nie powinno budzić żadnych kontrowersji. Chociażby tutaj autor cytuje: Melior est obediencia quam victime, czymś większym jest posłuszeństwo od ofiary. Autor cytuje również świętego Tomasza z Akwinu: Nicil maius potest homo dare deo quam quod propriam voluntatem propter ipsum voluntati alterius obiciat.
Nic większego człowiek nie może oddać Panu Bogu, jak wtedy, gdy swoją własną wolę poddaje ze względu na Boga pod drugiego człowieka. No to myślę, że bardzo mocne słowa. No i teraz kluczowy moment, extensio obediencia, czyli jej zasięg. Cum obediencia limitetur ex autoritate superioris, tamta est extensio eius quanta est superioris autoritas. Skoro posłuszeństwo jest ograniczone przez autorytet przełożonego, taki jest zakres tego posłuszeństwa, jaki jest autorytet przełożonego. To jest rzecz kluczowa. Iam vera autoritas Dei est illimitata et infinita, atque eius voluntas est sanctissima. Skoro Boży autorytet jest nieskończony, nieograniczony, a jego wola jest najświętsza, unde obedientum est Deo in omnibus et omnipotentibus est casus, in quo licet resistere imperio Dei certo cognito. Stąd też trzeba być posłusznym Panu Bogu we wszystkim i niemożliwy jest przypadek, aby było dozwolonym opierać się woli Bożej, jeśli została ona w sposób pewny rozpoznana. Autorytet ludzki natomiast jest, pisze dalej autor, jest ograniczony zarówno przez prawo Boże, jak również przez prawo ludzkie. Nigdy nie może więc podwładny być posłusznym swemu przełożonemu, który rozkazuje coś, co jest przeciwko prawu naturalnemu albo boskiemu pozytywnemu. I tutaj dochodzimy już do bardzo ważnej sprawy. Nigdy nie może być więc człowiek poddany jakiemuś przełożonemu, zachować posłuszeństwa przełożonemu, który nakazuje coś przeciwko prawu Bożemu, które albo poznajemy przez prawo naturalne, czyli to prawo, które rozpoznajemy rozumem, wyczytujemy rozumem z naszej natury, albo to prawo pozytywne, prawo Boże, to jest na przykład prawo kościelne, czyli prawo ustanowione przez Pana Boga, ale jednak pośrednio, lub jeszcze bardziej to jego prawo objawione, na przykład dekalog, który w większości pokrywa się z prawem naturalnym, ale jest jednocześnie tym prawem objawionym, a więc z tym, co Pan Bóg bezpośrednio nam przekazał jako prawo dla nas. To jest również prawo, czy nawet z pierwszej linii, prawo pozytywne Boże. Pozytywne, czyli ustanowione, tak należy to tutaj odczytywać. Dalej autor pisze, jeśli ludzki przełożony chodzi swoje kompetencje, przekracza swoje kompetencje, ale nie nakazuje nic zakazanego, podwładny może, ale nie jest zobowiązany do posłuszeństwa. Może być posłuszny, ale nie jest zobowiązany do posłuszeństwa. A więc kompetencje przełożonego zawsze należy rozważyć. Na przykład rodzice nie mają kompetencji, żeby nakazać dziecku, musisz zostać księdzem. W przypadku, gdy taki młody człowiek rozpozna po tej informacji, rozpozna swoje powołanie i stwierdzi, że faktycznie chyba jest do tego powołany, on może wtedy wstąpić do seminarium. Tak, natomiast w żadnym wypadku nie jest zobowiązany ze względu na taki rozkaz rodziców zrobić to, co mu nakazują. Natomiast gdy rodzice nakazują dziecku, nakazują młodemu człowiekowi, żeby ten popełnił jakiś grzech, wtedy oczywiście należy być bardziej posłuszny Bogu niż ludziom. No i oczywiście żadna władza ludzka nie ma tutaj władzy, żeby nakazać coś, co jest sprzeczne z prawem Bożym. I tutaj zwróćmy na to uwagę, gdy mówimy o na przykład ojcu Pio, ale zobaczcie, właśnie on był prześladowany, zakazano mu publicznie odprawiać mszę świętą. No właśnie o to chodzi. Co nakazano ojcu Pio? Czy nakazano mu głosić coś nieprawdziwego? Nakazano mu mówić, że wszystkie religie prowadzą do zbawienia? Nie. Zakazano mu publicznie odprawiać mszę świętą, dlatego że działy się tam wyjątkowe rzeczy, nie wiedziano skąd to pochodzi, a więc mu zakazano odprawiać publicznie mszę świętą. On mógł dalej odprawiać mszę świętą prywatnie, to znaczy no, też bardzo upraszczając, natomiast nie miał zakazu, żeby po prostu nie odprawiać mszy świętej. I teraz ojciec Pio, stary sędziwy zakonnik, któremu nie nakazano rzeczy sprzecznych z prawem Bożym, oczywiście powinien był zachować to posłuszeństwo. Natomiast jeśli nakazuje się jakiemuś kapłanowi nie mówić o prawdach wiary, o których mówić należy, nie ostrzegać o zagrożeniach dla dusz, o których ostrzegać należy. Na przykład, jeśli zabrania się kapłanowi mówić o tym, że
współczesna wolność religijna, tak jak się ją pojmuje, jest błędem i że nauczanie tego naraża duszę na zbawienie, że blokuje to nawrócenia, że nie skłania to do tego, żeby pracować nad zbawieniem dusz. Jeśli takie rzeczy hierarchia kościelna mówi, jeśli hierarchia kościelna zabrania krytykować dnia islamu i dnia judaizmu, no to wtedy nakazuje coś, co jest sprzeczne z prawem Bożym. Zakazuje ostrzegać przed grzechem, przed błędem, który może mieć skutki fatalne dla zbawienia dusz. W takiej sytuacji nie można się powołać na to, że o, ale ojciec Pio też był posłuszny, pomimo tego, że tak i tak go prześladowano. Nie. W takiej sytuacji należy powiedzieć, że trzeba być bardziej posłusznym Bogu niż ludziom, albo powtórzyć za świętym Pawłem, sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Spójrzmy jeszcze na kolejny fragment tutaj u Prymera, mianowicie na grzechy przeciwko posłuszeństwu. Przeciwko posłuszeństwu mamy tutaj wymienione dwa rodzaje grzechów. Per excessum, a więc przez nadmiar, o jak co to znaczy przez nadmiar, servilitas, służalstwo. Są obediencja indiskreta albo posłuszeństwo nierozróżniające, która polega na tym, że człowiek jest posłuszny również w tym, co jest niedozwolone, w tym, co jest niemoralne. A więc służalstwo polega na tym, że człowiek jest posłuszny jakiemuś ludzkiemu przełożonemu również tam, gdzie ten nakazuje coś, co jest niezgodne z prawem Bożym. Drugim oczywiście rodzajem jest, gdy jest, brakuje tego posłuszeństwa, czyli to jest nieposłuszeństwo, wtedy to jest wtedy, gdy przełożony nakazuje coś w ramach swoich kompetencji. Oczywiście nie jest to sprzeczne z prawem Bożym, ani z wyższym prawem ludzkim i człowiek nie jest posłuszny, dlatego że nie ma na to ochoty. I to jest druga rzecz, druga skrajność, która również się pojawia. Można to spotkać naprawdę dosyć często również niestety wśród osób duchownych dzisiaj w Kościele. I to jest rzecz szczególnie trudna, bo właśnie w tej sytuacji, kiedy trzeba ze względu na posłuszeństwo Panu Bogu, czyli prawdziwe posłuszeństwo, trzeba okazać nieposłuszeństwo władzom kościelnym, nierzadko, to może wystawiać na taką pokusę, żeby być nieposłusznym również w rzeczach, które są już zupełnie zgodne z prawem Bożym. A więc nie wolno używać tego po to, żeby usprawiedliwić jakieś nieposłuszeństwo w jakiejś materii zupełnie pozytywnej. A więc przełożony każe mi pojechać na taką i taką placówkę, każe mi pełnić taką i taką funkcję, a ja znajduję swoje argumenty, ale to i 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 dlatego to nie jest wcale, to na pewno nie jest zgodne z wolą Pana Boga, bo coś tam. Oczywiście to jest grzech przeciwko cnocie posłuszeństwa, jest to grzech nieposłuszeństwa i oczywiście Pan Bóg nigdy takich działań osoby duchownej nie pobłogosławi. Oczywiście dotyczy to również osób świeckich, czy to dzieci i rodziców, czy też osób świeckich, które władzy kościelnej nie poddają się w tym, co faktycznie jest w jej kompetencjach. W kompetencjach władzy kościelnej jest regulować wiele praktycznych spraw, jest wyjaśniać również teologię moralną. Tak, a więc w tych rzeczach, które są zgodne z prawem Bożym, oczywiście, że należy zawsze każdemu ziemskiemu, prawowitemu, przełożonemu być posłusznym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.